Dobry wieczór. Drodzy Państwo, to jest chyba ten moment, że możemy zaczynać. Ja nazywam się Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz i jest mi niezmiernie miło, że będę mogła poprowadzić dzisiejsze spotkanie autorskie. A to wszystko dzięki Dorocie i Michałowi. Witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Witamy. Jak dziękuję miło. Dziękuję za zaproszenie. Ja nie wiem, czy Państwo wszyscy znacie Dorotę i Michała, ale gdybym miała ich przedstawić w kilku słowach, to o Michale na pewno można powiedzieć, że to jest showman, artysta, wyjątkowa osoba. Inna niż my wszyscy, inna z wiadomych względów, ale on tą inność potrafi przekuć w coś absolutnie wyjątkowego, inspirującego. Mimo tego, że Michał urodził się z dodatkowym chromosomem, to podróżuje, ma wiele pasji, ma wiele talentów. Nade wszystko kocha blask reflektorów, o czym Państwo będą mogli się przekonać podczas dzisiejszego spotkania. Kocham bardziej życie i kobiety, które rządzą. Życie i kobiety też kocha, tego Państwo które też rządzą. Które rządzą. O tym też Państwo na pewno będą mogli się przekonać nie tylko podczas dzisiejszego spotkania, ale także podczas czytania książki, z powodu której się dzisiaj spotykamy. A Dorota? Dorota to jego menadżerka, dobry, przyjaciółka, witam. Reżyserka, teatrolożka. Dorota podjęła wyzwanie napisania książki o Michale. Spotkała się z wieloma osobami i dzięki swojej determinacji i takiej głębszej chęci poznania świata Michała udało się. Widzimy się tutaj dzisiaj. Jest książka Michał Milka, Łącze Światy. Ja pamiętam swoje pierwsze spotkanie z Michałem. To było przy okazji kręcenia materiału do Dzień Dobry TVN. I może nie powinnam tego mówić na głos, ale jak kręcimy takie materiały, spotykamy się z bohaterami, potem materiał montujemy, on idzie w świat i najczęściej o tych bohaterach zapominamy. Ale w przypadku tego spotkania było zupełnie inaczej. Ja pamiętam, że to był taki materiał, który rzeczywiście zostawił jakiś ślad w moim życiu. Po moim spotkaniu z Michałem wsiadłam do samochodu i się wzruszyłam, poleciały mi łzy, dlatego że Michał absolutnie odczarował moje spojrzenie o osobach z zespołem Downa. On zupełnie zmienił moje stereotypowe podejście do tych osób. Ja pamiętam, że dawno nie spotkałam takiego człowieka, który miał w sobie tyle radości, tyle miłości, tyle empatii i tyle szczerości. Przemek Kosakowski bardzo fajnie w tej książce mówi, że jeżeli pytamy o to, jaka jest najważniejsza cecha człowieka albo jaką cechę najbardziej w sobie cenimy, bardzo często odpowiadamy, że to jest szczerość. Ale tak naprawdę to jest tylko deklaracja, drodzy Państwo, bo życie to wszystko weryfikuje i okazuje się, że jest inaczej. A Michał rzeczywiście, on mówi to, co mu ślina na język przyniesie. Często nie pomyśli, a powie, ale dzięki temu z jego ust padają naprawdę bardzo wartościowe, inspirujące i wzruszające słowa. I między innymi o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Drodzy Państwo, tutaj jeszcze taka informacja zarówno dla Państwa, którzy jesteście tutaj z nami, jak i przed komputerami i oglądacie transmisję online. Na początku odbędzie się moja rozmowa z Dorotem i z Michałem, ale potem przyjdzie czas również na Państwa pytania, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. I my tutaj sobie w trójkę też ustaliliśmy jeszcze przed rozpoczęciem transmisji, że mimo tego, że Michał ma wspaniałą dykcję i bardzo wyraźnie mówi, to czasami jego wypowiedzi jednak bywają niezrozumiałe, więc tutaj wkroczy wtedy, jak na dobrą menadżerkę i przyjaciółkę przystało, Dorota. To nie tylko właśnie, to jest moja rodzina. Jak na rodzinę Michała przystało i będzie Michała odpowiedzi powtarzać albo po prostu tłumaczyć. Ja umiem, dobrze wiem. Ja wiem, powiedziałam, masz wspaniałą dykcję, bardzo ładnie i wyraźnie mówisz, ale tak na wszelki wypadek, tak jak się umówiliśmy. Oczywiście, moje słońca. Kochani, to co, zaczynamy? Tak, zaczynamy. Ole! Stresujecie się? Bo ja bardzo. Ja nie, bo ja już mam żywiole. Michał się nie stresuje, ja się stresowałam od rana. Tak? Michał nie odczuwa czegoś takiego jak stres. Michał, powiedz nam proszę, co poczułeś, kiedy dowiedziałeś się, że powstanie o tobie książka? Dowiedziałem się tylko, że coś nowego zrobię. To jest bardzo ważne. Że coś nowego zrobisz. Tak. Już jesteś gwiazdą, jesteś showmanem, tak jak na początku powiedziałam, ale co poczułeś, jak powiedzieli ci, Michał Milka, powstaje o tobie książka. Jakie to były emocje? To emocje są mega, bardzo gorące. Już tego tak szczęśliwy, że wreszcie powstanie coś nowego i świeżego. I tego nie zmienię. Chcę teraz zrobić tylko jedno. Podejście ludzi zmienić, aby się kochać. Bo czas na miłość. To jest bardzo ważne. Dorota, teraz pytanie do ciebie. Zanim porozmawiamy o tym, co jest w książce, powiedz mi, jak w ogóle wyglądał proces jej powstawania? Bo ja wiem, że koncepcje się zmieniały i finalnie były to spotkania z różnymi osobami, między innymi z prezydent Dulkiewicz, z rodziną, z przyjaciółmi Michała, z Przemkiem Kosakowskim. Opowiedzcie mi o tym, jak to wszystko wyglądało. Ja mogę powiedzieć, na przykład, że to są ludzie najważniejsi dla mnie, których bardzo kocham. Tak, jeśli ja mogę się włączyć, to Michał większość osób, z którymi rozmawiam, wskazał.
praktycznie wszystkich, tak sobie myślę, o jednej osobie, może tam była potrzeba pewnego tematu, ale tak naprawdę wszystkich rozmówców. Książka się zmieniała troszeczkę względem tego, o czym myśleliśmy na początku, ale tak naprawdę nie w tej koncepcji, że rozmawiamy jeszcze z kimś, tylko jakby w strukturze książki. To miało być tak, że jakby mamy najpierw długi wywiad, jak to się zwykle robi, wywiad Rzeka z Michałem, a później pojawiają się jeszcze dodatkowe wypowiedzi. Natomiast rzeczywiście okazało się bardzo szybko, że te rozmowy są często ocierają się o te same tematy, gdzieś tam dotykają podobnych sfer, zarówno to, co mówi Michał, jak i to, co mówią inni. To też jest w książce taka sytuacja. No tak. Używanie w trakcie zanudzamy. Nie, przepraszam. To jest twój wieczór, Michał. Wiem. Mogę powiedzieć, że też biorę w tym udział, to moja rodzina. Mogę z dumą powiedzieć, że mam rodzeństwo. Słyszałam, siostrę. Czytałam o niej. Siostra z wyboru, jak to się mówi. Nie z wyboru. Michał twierdzi, że z przeznaczenia. No tak. Bliźniacza energia. Braci mi powiedzieli. To opowiedzcie mi teraz o spotkaniach właśnie z siostrą, z prezydentem Dulkiewicz, z Przemkiem Kosakowskim, z bliskimi. Gdzie się widywaliście? Jak te spotkania wyglądały? Ile trwały? Jakie emocje wam towarzyszyły? Tak naprawdę z Jarkiem Rybelińskim i z Przemkiem Kosakowskim i z Wojtkiem Wirtusem. No tak, moim wielkim przyjacielem. Tak? Natomiast reszta wywiadów to były wywiady, które ja prowadziłam sama z tymi osobami wskazanymi wcześniej przez Michała. Część się odbyła na Zoomie, część się odbyła w realu, to różnie było. Natomiast na pewno wszyscy bardzo chętnie wzięli udział. To jakby nie usłyszałam żadnej innej reakcji. Wszyscy, którzy zostali poproszeni najpierw przez Michała, później przeze mnie o takie rozmowy, całym sercem. Byli chętni. W te dialogi, tak. W tej książce opisujecie wiele historii, wydarzeń z życia Michała, ale jest też taki słowniczek. I ty tam, Michał, w tym słowniczku opowiadasz o tym, czym jest dla ciebie miłość, pasja, empatia, zazdrość. Kto cię nauczył mówić tak w pięknych słowach o tych wszystkich stanach? Po prostu teatr, moja mama, rodzice i wiem, że to musi być. Po prostu to jest. Czy ty jesteś trochę romantykiem? Jestem. Romantykiem i rockowy jestem bardzo i nowoczesny. Rockowy, nowoczesny, romantyk. Doroto, na ile musiałaś zmieniać słowa Michała, żeby brzmiały poprawnie i żeby właśnie powstał ten efekt pięknego opisu, na przykład emocji? Musiałaś to robić, czy absolutnie nie? Czy rzeczywiście Michał potrafi tak pięknie opisywać różne stany? Ja sobie wręcz przeciwnie. Ja sobie założyłam na samym początku pracy naszej, że będę się starała jak najmniej ingerować. Wiadomo, jakieś takie redaktorskie poprawki były konieczne w każdym z tych wywiadów. Natomiast starałam się oddać język Michała tak właśnie, jak on mówi, więc wszystko to, co przeczytałaś w słowniczku, to są absolutnie słowa Michała. Nic tam nie było redagowane, jeśli o to chodzi. Powiem ci, że mogę się dużo od ciebie nauczyć. Tylko nas dużo łączy, bo łączy nas zodiak. Ta sama energia. W tej książce wszyscy mówią i podkreślają, jaki Michał jest wyjątkowy. A zgodzisz się z tym? Zgodzę się z tym, absolutnie. Trudno byłoby się nie zgodzić, ale rzeczywiście podkreślane jest też to, że jest ponadprzeciętny. Ale wielokrotnie powtarzacie też, że nie każda osoba z zespołem Downa ma takie cechy jak Michał i nie ma aż tak wysokiego ilorazu inteligencji. Czy wy to zrobiliście świadomi, żeby nie spotkać się być może z jakimś atakiem i nie zmienić? Obawialiście się tego, że ludzie tak będą właśnie przez pryzmat Michała spostrzegać osoby z zespołem Downa, a wiadomo, że nie każda osoba taka jest. Ten temat się trochę pojawia w książce w rozmowie z Przemkiem Kosakowskim, bo też jakby wokół tego trochę krążyliśmy. Jaka jest prawda? No to jest bardzo trudne. To też się pojawia w wywiadzie z Kobasem i z Weroniką. Trudno mówić o prawdzie, bo mówimy o bardzo szerokiej grupie ludzi, więc tak naprawdę jak opowiedzieć o takiej grupie ludzi? No to jest chyba niemożliwe. Dlatego siłą rzeczy opowiadam historię Michała, który na pewno w jakimś sensie osobom, które może na przykład nigdy nie spotkały się ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością intelektualną, zobaczą coś więcej na temat tego świata, ale my cały czas jakby
no, ten temat podkreślamy, tak, że to jest książka o Michale, który jest osobą niezwykłą, ale też którym miał niezwykłe życie i to jest też bardzo ważne. Bardzo barwne. Mało kto zwiedził tyle krajów na przykład. Ja nie. Ja też nie. Zachęcam. Mam nadzieję, że wszystko przed nami, Doroto. No właśnie, powiedziałyśmy, że jest wiele osób z zespołem Downa, a dlaczego ta książka powstała akurat o Michale? No tutaj zadziałał zdecydowanie program, w którym Michał wystąpił, pierwsza edycja programu Down the Road, którą to obejrzał prezes wydawnictwa Bernardinum. Tak bardzo go to poruszyło, że postanowił poznać Michała. Najpierw Michał udzielił wywiadu, a później zostaliśmy poproszeni o książkę. No tak, to było właśnie z pisma Pielgrzym. Z pisma Pielgrzym. No tak. Michał, ty opowiadasz o wielu swoich historiach, między innymi o tym, że podróżujesz, że pracujesz, że masz wiele pasji. Opowiedz nam wszystkim jakąś swoją ulubioną historię. O, ja mam jedna bardzo interesująca. Opowiem jedną z Down the Road. Najlepsze było to, to ja z Przemkiem żebyśmy niezły numer. Jaki? Wykąpaliśmy się bez pianek, bez, w samych kąpielówkach. Gdzie? To było za granicą. A to jezioro było jakie? Mrożone. Ja uwielbiam to słowo, tego dopytuję. Mrożone jezioro. Mrożone jezioro. Proszę, zakochałem się, ja pokazywałem męskość. I co na to Przemek Kosakowski? No, że powiedział, że facet taki, że tylko patrz z wrażenia. Ale Michał, pamiętasz, że Przemek trochę inaczej tą historię opowiadał? A jak? No, że ty tam wszedłeś na chwilkę, a Przemek musiał potem siedzieć długo, bo były dokrętki, duble i tak dalej. Bo chciej powiedzieć do kilka razy. Rozumiem, że dubel Michała nie dotyczył. No już nie. Nie. Przemek mówi, że Przemek zmarzł, bo ja chciałem pokazać swoją męskość. I udało ci się to. No w programie TTV tego nie widziałam, ale... Byłem młodszy, mam długą historię. Ja nie wiem, czy mogę, to jest trochę miłe. Śmiało, to jest twój wieczór. Mogę powiedzieć, że jak byłem dzieckiem i byłem u księdza właśnie, który prowadził dom dla osób, które jeździły konno. To była taka terapia. Między innymi się bawiłem Blade'a, Wiecznego Łowcę. On się złożył w toalecie, a ja do obornika wparowałem. Niestety równo waga i fru. Potem mnie wzięli i mnie pyszliśmy się bili. I to jedna z twoich fascynujących historii. Dwie. Dwie. Doroto, ty powiedziałaś przed chwilą, że inną wersję przedstawił Przemek, inną wersję przedstawił Michał. Często się z tym spotykałaś podczas przeprowadzania wywiadu, że Michała wspomnienia nieco różniły się od wspomnień osób, które o nim opowiadały? Tylko, żeby to absolutnie nie sugerowało tego, że Michał w jakimś sensie nie mówi prawdy, bo to w ogóle tak nie jest. Tylko rzeczywiście na pewno jest tak, że Michał trochę inaczej pewne zdarzenia widzi. Mogę znów wrócić do Przemka, o tym też piszemy w książce, bo Przemek ich spotkanie odebrał zupełnie inaczej. Michał, zapytany jak się poznali, powiedział, spotkaliśmy się i Przemek mnie przytulił. Natomiast ze strony Przemka wyglądało to tak, że nie wiedząc, co ma zrobić, został przytulony przez Michała. I myślę, że... Może odkryję w nim to, że on jest wyjątkowy, on jest z TVN-u. To jest osoba, która powinna być kochana, tak jak my wszyscy. I ta historia się odrobinkę różni w tych dwóch relacjach, natomiast no, zdarzenie było takie, że się przytulili. Ty też bardzo często poruszasz trudne tematy i można odczuć, czytając książkę, że Michał bardzo denerwuje się przy odpowiedziach. Nie bałaś się trochę tego, że książka nie dojdzie jednak do skutku? Stąpałaś po grząskim gruncie niejednokrotnie. Tak, niektóre tematy były bardzo trudne dla Michała. No, tak, były niektóre. Ale zdecydowaliśmy o tym na samym początku, bo ja też jakby zaczynając, w ogóle szukając tego, o czym w ogóle będziemy rozmawiać, długo rozmawiałam z Michałem o tym, że chcielibyśmy pokazać prawdę, no a prawda ludzka nigdy nie jest tylko piękna. Czasem zdarzają się rzeczy bolesne i w życiu Michała no, też się takie zdarzyły. No, nie było różnie. Ale jak było, jak cię pytałam o te ciężkie rzeczy? No, bo jak spytany byłem, to było najtrudniejsze. Odczytem przeżyłem. Uratowała mnie miłość. Jak reagowałeś na te trudne pytania, Doroty? W książce jest to opisane. Pamiętasz, jak reagowałeś? Pamiętam, bo mogę powiedzieć, że Dorota to potrafi, ma dar. Do trudnych pytań. Do wszystkiego, z ziarkiem na przyjdzie.
to są ludzie, których warto kochać. Doroto, jak Michał reagował? No był moment, że się nawet łzy pojawiły w jednej z rozmów, takie prawdziwe, mocne. No ale ja też za każdym razem pytałam, czy rozmawiamy dalej i zawsze Michał chciał kontynuować, więc no jest to na pewno jego decyzja, że te tematy poruszyliśmy. No, i jak. Tak, Michał mówił mi, że dla niego jest to ważne, żeby ludzie usłyszeli też taką jego prawdę, na przykład to, że no wielokrotnie został bardzo źle potraktowany w związku z tym, że jest osobą z zespołem Downa, w taki aż sposób, że... Został pobity. No, w jakichś tam momentach, zapraszamy do książki, tak, bo też może nie opowiadać wszystkiego. Natomiast zdarzały się sytuacje w życiu Michała, które były no, zdecydowanie jakby pewnego rodzaju formą agresji w związku z tym, że jest osobą z niepełnosprawnością, więc no, o tych rzeczach nie sądzę, żeby można, żeby komukolwiek było łatwo mówić. No, każdy by na pewno miał trudność, więc pojawiły się w książce, bo były potrzebne, ale były trudne. W tej książce w ogóle pojawia się bardzo dużo emocji i bardzo często Michał podkreśla, że kocha wiele osób i ty też, Michał, walczysz o to, aby osoby niepełnosprawne miały prawo do wzięcia ślubu. Chciałbyś mieć żonę? To jest trudny temat. Mogę powiedzieć, że człowiek nie może być sam do końca życia. Czyli szukasz swojej drugiej połówki. Nie mogę już o tym mówić. Obiecałem. Temat tabu. Michał obiecał, że o tym mówić nie będzie. Okay. Mogę powiedzieć tylko jedno, że związki są potrzebne. Ja na Facebooku nawet widać, że są sesje parę razy zakręcą zespołem. Ja walczę o jedno, aby osoby niepełnosprawne i pełnosprawne się łączyły. Bo są, mogły być pary, mogły być różne. Nawet mieszane. A potrafiłbyś zadbać o taką osobę? W książce opowiadasz, że tak. Jak by to wyglądało? Ja potrafię zadbać o kobiety swoich marzeń. Robisz pyszną kawę, przekonałam się o tym. Nie tylko kawę. To w jaki sposób potrafię jeszcze byś dbał? Kochać naprawdę. Do bólu. Jestem pewna, że to prawda. Temat miłości to jedno, ale Michał walczy też o to, aby osoby między innymi z zespołem Downa mogły pracować i pracuje w Urzędzie Miasta. Michał, czy czujesz się lepiej dzięki temu, że możesz pracować? Dlaczego to robisz? Czemu ja to robię? Bo czuję się uznany. Bo czuję, że jestem kimś nowym i znam się z oszczą w tym urzędzie. Urząd dopiero mnie poznaje. A pani prezydent jest wspaniałą kobietą, jak każda z was. Pani prezydent Dulkiewicz to twoja przyjaciółka? Tak jak myślisz. Jest rodziną. Urząd, to ja jestem. Oni wszyscy czekają, aby nas oglądać dzisiaj. Nawet chcieli przyjechać, to pozdrawiam bardzo serdecznie, że nie możemy zapraszać. Mogę powiedzieć, że ja kocham tę pracę i o mnie mówią różne rzeczy. Ja jestem kluczem dla wszystkich. Gdzie daję nadzieję innym do pracy, aby każdy mógł iść w stronę, co może robić. To pasja, zainteresowanie, ciekawość życia. A co robisz w tej pracy? Pamiętasz, my się spotkaliśmy właśnie przy okazji materiału i pokazywaliśmy, jak wygląda praca osób z zespołem Downa, ale nie wszyscy to wiedzą. Co robisz w urzędzie? Sporo dzieci ciekawych. Ja jestem w archiwum, jeszcze pracuję. Tylko archiwum. I wszyscy są tam dla ciebie dobrzy i wspierają ciebie, pomagają ci? Wspierają, a czasami musimy mieć poważne rozmowy. Jeszcze Michał, miałeś do czynienia z interesantami w urzędzie przed pandemią, tak? Jak pandemii nie było, to miałem sobie przygody, miłe i niemiłe. Pierwszą, że o tym mówię, bo były różne, bo są niestety, były sytuacje agresywne też były, niestety. Bo pojechać właśnie zespołem w urzędzie. I to wzbudza różne emocje. Reakcje, tak. W książce też jest opisana reakcja jednego pana, który zachował się tak, jak powinien się, zachować. Nie był jeden, bo ich dwóch. Tylko jednego nagrali. No to miał pech. Ale też nie będziemy za dużo zdradzać, bo no będzie można przeczytać o tym w książce. Ja mogę powiedzieć tylko jedno, że ten urząd dał mi nowe życie. A razem z moją rodziną. Michał, nowe życie dały ci na pewno też podróże. Ty wraz ze swoją mamą bardzo dużo podróżowałeś, jak byłeś dzieckiem. Zwiedziłeś już 23 kraje, czyli tak jak mówiłyśmy na samym początku, więcej niż my, może niż my razem wzięte nawet. Policzymy potem. Moja mama jest bardzo interesującą kobietą. Nauczyła mnie wielu ciekawych rzeczy o podróżach. Bo moja mama była rezydentem Hiszpanii.
to mogę powiedzieć. Jest przewodniczką też, tak? Na te funkcje. I gdzie ci się najbardziej podobało? O, każdy kraj jest interesujący. Ja lubię poznać każdą kulturę w różny sposób. Czyli poznałaś na Boszą, czyli na Boszaka pójść po świecie, albo czytając książki, ale z moją mamą i wiele jeździłem, i nie tylko z mamą. I z mamą i z tatą, która teraz jest w niebie teraz. I teraz wyjść na tutaj, tutaj właśnie, tutaj siedzi. Myślę, że byłby z ciebie dumny? On już jest dumny. Mój tata i moja rodzina, która jest w niebie, widzą, że ich duma tu siedzi. Pięknie. I duma urzędu, i duma rodziny, i duma przyjaciół. Michał, to jest taki trochę człowiek orkiestra. W tej książce też czytamy, że ma wiele pasji. Gra w teatrze, gra na instrumentach, podróżuje, brał udział w programie telewizyjnym. Czy ty uważasz, znając już Michała, że on rzeczywiście ma te talenty, czy często dostaje też szansę, bo inni chcą mu na swój sposób pomóc? Nie, absolutnie Michał jest wyjątkową osobą i zresztą też gdzieś w którymś wywiadzie to pada, że Michał jest zapraszany do różnych projektów, ponieważ zwykle jest gwiazdą w tych projektach. I rzeczywiście, ponieważ Michał nawiązuje bardzo szybko relacje z ludźmi, takie prawdziwe, szczere, ludzie naprawdę się otwierają na niego, więc no, reprezentuje też w pewnym sensie swoje środowisko i dlatego w wielu miejscach jest zapraszany no, jako jeden z pierwszych. Jak się kogoś w Gdańsku szuka, kto gdzieś pojedzie albo coś zrobi, albo wejdzie w jakiś projekt, no to zwykle jest wskazywany Michał i to potwierdzają rozmówcy z różnych stron. Tak. Zresztą czytałam o castingu do programu Down the Road i tam nikt się praktycznie nie zastanawiał. Wszedł Michał, już było wiadomo, że to będzie jeden z uczestników, więc rzeczywiście ma ten dar. Jak my wykręcimy, mogę to powiedzieć? Możesz chyba. Jak chcesz. Bo się na żywioł po prostu, jak burza. Bo nie posłuchamy rady. A jakie dostawałeś rady? Aby się przebrać, na przykład. Tam, czy wszystkich. Czyli zrobiłeś striptease no tak. Na castingu i no dlatego tak. Cię wybrali. No tak. Wiedział, jak podejść producentów, telewizja kocha takie rzeczy. Przecież o tym mówi. Nie powiem, tylko muszę to wyciąć. O tym też przeczytamy w książce, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Czy Ty, Doroto, miałaś wcześniej kontakt z osobami z zespołem Downa, czy Michał jest pierwszą taką osobą w Twoim życiu? Michał i teatr razem, bo ja ich poznałam jako grupę. Jarek Rebeliński, który jest reżyserem teatru razem. Jest, proszę. To jest cudowne. Zaprosił mnie do współpracy. Mieliśmy zrealizować spektakl w Teatrze Miniatura, ale pandemia nam niestety uniemożliwiła. Do premiery nie doszło. Mieliśmy zrobić Piotrusia Pana, w którym to spektaklu Michał grał główną rolę. Ale mam takie cudowne wspomnienie. Potem wspaniała młodzież, z tyłu pokochałem. To był projekt, tak, to był projekt teatru, w którym teatr razem współpracował z młodzieżą szkół średnich to młodzież do miasta. Właśnie ta młodzież też się do nas otworzyła z czasem. Tak, ta integracja była niesamowita pomiędzy tymi grupami. Rzeczywiście to było fascynujące. No ja poznawałam ich w trakcie, w pracy, w procesie. I zanim zaczęła się pandemia, zrobiliśmy sporo prób i byliśmy już nawet tak no, dość do przodu. A teraz jesteśmy teraz bardzo żyty z tą młodzieżą. A młodzież zmieni ten świat na lepszy. Teraz Dorota jest wiesz, minutę. Tylko skończę myśl. W każdym razie poznałam teatr razem, wspólnie właśnie, no jakby w tej grupie był Michał, no ale potem troszkę się zaciśniły nasze relacje, ponieważ Jarek został menadżerem Michała, to ja współpracując z nim również, no i od tej pory rzeczywiście mamy bardzo dużo kontaktu ze sobą, bywamy u siebie często i znamy się dosyć mocno, chociaż niedługo wcale. Michał na początku książki zadaje pytanie również Tobie. Czy ta książka Ciebie zmieniła? Bo wstęp był napisany już po całej książce. Mhm. Czy ta książka Ciebie zmieniła? Tak, na pewno. No i na pewno. Ta praca była na wielu etapach zaskakująca dla mnie, ale też rzeczywiście no, bardzo dużo się dowiedziałam. Ja mam wrażenie, że trochę w jakimś sensie poznawałam środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną razem z czytelnikami. Ten proces zachodzi też u mnie. Ja się dowiaduję bardzo dużo rzeczy podczas wywiadów, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. Także pod tym względem na pewno. No i na pewno myśmy się bardzo do siebie zbliżyli, bo spędziliśmy ze sobą bardzo dużo godzin.
wspominałaś mi o tym wczoraj przez telefon, że być może będziecie trzymać się za rękę podczas premiery. Michał, czy tobie to dodaje wsparcia? Czuję się, jakbym miał nowe życie. Po prostu kocham tych ludzi i kocham TVN i TTV. A czy ty się czujesz trochę ambasadorem osób z zespołem Downa? Ja nim jestem. Ja naprawdę nim jestem. Oficjalnie. Przez fundację ja też, tak? Tak. I gorąco ich pozdrawiam i kochani, razem. To powiedz nam teraz na zakończenie, w jaki sposób chcesz łączyć światy? W jaki sposób łączysz światy? Są dwa światy. Pełnoprawnych i niepełnoprawnych. Czas zjednoczyć ich wszystkich razem. Czas na miłość. I akceptację. Czas jedności. Nadchodzi czas nowej ery. A jak chciałbyś zachęcić naszych widzów i słuchaczy do tego, aby przeczytali twoją książkę? Moi drodzy, zachęcam do przeczytania książki o mnie i nie tylko o mnie. Droga jest wyjątkowa, każdy z was jest wyjątkowy. I zachęcam, aby właśnie tą książkę, co ona będzie dużo zmieni podejścia. Polecam bardzo gorąco i w ogóle. My również polecamy. Ja tą książkę przeczytałam i rzeczywiście jest bardzo inspirująca. Można się wzruszyć, można się uśmiać i dowiedzieć prawdy nie tylko o Michale, ale rzeczywiście o osobach z zespołem Downa. To jakie teraz plany na przyszłość? Brałeś udział w programie telewizyjnym, jest o tobie książka. Co teraz? Mam takie wieści, takie, że na początku mój teatr mi dostał nowe miejsce. Większe i bardziej artystyczne. Bardziej profesjonalne, by się przydało. No tak, raz, aby książka miała ciąg dalszy. Drugą część Michał planuje. Kontynuację właśnie. Widzimy się za rok albo za dwa. Koby boku za książki i... I zmieniasz też miejsce zamieszkania. No tak, w Sopocie. Będziesz mieszkał w domu? Z moją paczką. Prosimy wszystkich o wsparcie, aby ludzie nas odwiedzali. Ponieważ nie będziecie mieszkać już ze swoimi rodzicami i opiekunami, tylko będą różne osoby o różnych stopniach i różnych rodzajach niepełnosprawności. Powiedz, masz zespół. A ile osób z teatru razem mieszka? Jarek, Marysia i kto jeszcze? Wojtek. I Wojtek, czyli czwórka. Czwórka z teatru. Chciałbym powiedzieć, że ten dom będzie sami artyści i też polecam. Bo druga część mieszkańców to jest z kolei zespół Remont Pomp, który no tak. Z kolei jest muzycznym zespołem. Planuję przyszłość, planuję ślub w przyszłości. To w takim razie trzymamy kciuki. Być może Dorota na pewno będzie zaproszona, ja być może, może też... Ja właśnie planuję, świadka planuję. A moim świadkiem będzie Dorota z Jarkiem. O, pięknie. Ty też zostałeś świadkiem, prawda? Świadków możesz mieć tylko jedno. No będzie inaczej. Okej. Okay. No będzie czwórka świadków będzie. Czyli będzie na wesoło i z pompą, tak jak Michał lubi. Kochani, ja wam bardzo dziękuję. Z mojej strony to wszystko. Wszystkich państwa oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do zakupu książki Michał Milka. Łączy światy. Tak. Proszę Michał, bardzo. Chciałbym też powiedzieć, że tę książkę polecam wszystkim. Czas jedności, nadchodzi czas nowej ery. Kochajcie nas. Brawo, myślę, że teraz się należą. Brawo Michałowi i Dorocie. Dorota. Ja wiem też, drodzy państwo, że w międzyczasie zostały zadane jakieś pytania online. Czy jest szansa, żebym tutaj dostała i przeczytała Dorocie Michałowi? O, super, bardzo dziękuję. No to nie jest czcionka wordowska, ale postaram się rozczytać. A jest więcej? Tak, tutaj widzę, że są jeszcze jakieś pytania. Możecie odpowiadać po kolei. Co było najtrudniejsze podczas pracy nad książką? Przepisywanie. To było dla mnie trudne. Co było dla ciebie? A dla ciebie? Dla mnie trudności były takie, że musiałam być o trudnych sytuacjach czasami. Jeszcze raz, Dorota. Tak, dla Michała było trudne to, że musiał mówić o trudnych sytuacjach czasami. No tak. Ale już mówiłyśmy o tym, że czasami trzeba też powspominać, że życie nie zawsze bywa kolorowe, żeby ta książka była autentyczna. No tak, taka jest prawda. Kolejne pytanie. Jak długo pracowaliście nad książką i gdzie można ją w tej chwili kupić? No właśnie. W Empikach. Można ją też kupić od nas bezpośrednio. Od nas, tak, od nas właśnie. Można szukać w necie. Na social mediach, na Michała, między innymi. Wszystko jest napisane. UART, zachęcam. Ale na stronie Michała jest wszystko napisane. Michał Milka, artysta 21, na Facebooku. Tak. A jak długo pracowaliście nad książką? Kilka miesięcy, aczkolwiek to bardzo przyspieszało.
To znaczy na początku spotykaliśmy się rzadziej, rozmowy były no, krótsze i też takie nie tak bardzo wyczerpujące, później strasznie wszystko przyspieszyło, ale było bardzo dużo takich momentów, że Michał do mnie dzwonił, na przykład mówił, jeszcze zapomniałem ci powiedzieć o tym i musiałam być gotowy na przykład wywiad dopisywać jakieś rzeczywiście bardzo ciekawe rzeczy, później mu się przypominały, ale rzeczywiście to tak już pod koniec, kiedy było dość stresujące, nawet jak już mieliśmy książkę w korekcie w redakcji, to i tak jeszcze dopisaliśmy parę rzeczy. Tak. Musi powstać drugi tom w takim razie. Michał, co dla ciebie jest najważniejsze w życiu? Miłość. Akceptacja i zrozumienie. A co chciałbyś powiedzieć osobom, które są negatywnie nastawione do osób z zespołem Downa? Ja nie wiem, agresji używać, tylko musicie zrozumieć, że my zespołem, chociaż się różnimy od was, wy musicie się zmienić. Nie macie innego wyboru, moi drodzy. Bo my też chcecie zmienić jak wy. Musicie nas pokochać. Nie macie innego wyjścia. I tą oto złotą myślą zadałam już wszystkie pytania, które padły za pomocą fanpage'a biblioteki. Drodzy Państwo, czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie do Michała albo do Doroty? Ręce w górę, widzę rąk. Zapytać tutaj, bo mnie ciekawi ta Wasza chęć do tego, żeby napisać drugą część książki. Więc pewnie każdemu z nas tutaj się znak zapytania pojawił, o czym będziecie o czym będziecie pisać, bo to jest takie arcyciekawe. Wydawałoby się, że w tej książce, przecież ta historia Michała jest zawarta, natomiast z drugiej strony teraz zdradziliście, że życie jednak Michała się zmieni, więc zakładam, że o tym nowym życiu, nowym miejscu, z większą rodziną, jeszcze większą niż dzisiaj. Właśnie przyśliła się większa rodzina. Michał, to twój pomysł, to ty musisz odpowiedzieć na pytanie. No tak. O czym będzie drugi tom? Drugi tom będzie więcej moich wspomnień z mojego dzieciństwa i dorosłości. Mhm. I jeszcze chciałbym dodać, będzie więcej o moich bliskich. I o twojej żonie. Tak. Którą już niedługo będziesz miał. Spokojnie. czyli wiemy już, o czym najprawdopodobniej będzie druga część. Drodzy Państwo, czy jeszcze o coś chcielibyście się zapytać? Śmiało. Jak się czujecie teraz, jak już napisana została książka? Co teraz? Co się z Wami dzieje? Jarek, myślę, czy mogę powiedzieć, kocham ludzi, którzy są wspaniali, jak Wy. Dorota, z Twojej perspektywy? Ja czuję ulgę na pewno dziś. Ja się cieszę. To jest jakiś etap zamknięty, a też jakiś etap się otwiera. Bardzo jest mi dobrze w tej drodze z Michałem. Czyli ulga, czy ktoś jeszcze? Ja jeszcze pytanie do Doroty, czy ciebie coś, Dorota, zdziwiło, bo znaliście się, tak jak też rozmawiałyśmy wcześniej, tutaj o tym mówiłaś, że długo, ale jednak wydaje się, że bardzo dobrze się znacie. Natomiast czy ta wasza rozmowa przyniosła coś, co dla ciebie było zaskakujące w tej waszej relacji, czy w razie Michała? To znaczy na pewno jakby intensywność spotkań i to, na jak wiele tematów rozmawialiśmy, bardzo mocno wpłynęło na naszą relację i ją pogłębiło siłą rzeczy. Po prostu dużo lepiej się poznaliśmy. Michał u nas bywał w domu, ja bardzo często byłam u niego. Byliśmy w wielu miejscach razem, wybieraliśmy, no prawie ze mną, ubranie na dzisiaj na przykład. No takich sytuacji jest mnóstwo. Przygotowujemy pokój Michała w Sopocie i tak dalej. Jedziemy razem do Warszawy, gdzie tego może nie zdradzajmy, bo to jest w książce. No jedziemy razem do Warszawy, to ważna uroczystość. Bardzo dla mnie ważna. Nawet osobista nawet. Więc mnie się wydaje, że no po prostu jakby bardzo szybko rzeczywiście, bo znamy się około 2 lat, ale bardzo szybko nasza znajomość stała się niezwykle intensywna i taka no głęboka, powiedziałabym. Ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Drodzy Państwo, pewnie macie pytania w swoich głowach, może nie każdy ma odwagę, żeby się zapytać, ale ja myślę, że odpowiedzi są właśnie w książce. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcamy do zakupu i do przeczytania. Michał Milka, Łącze Światy. Jeszcze raz brawa i dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że my możemy Państwa teraz zaprosić, bo te egzemplarze, które tu leżą, mówię do Państwa, którzy mogę są tu z nami. Nawet. Czekają na Państwa, jeśli życzycie sobie autograf, to oczywiście jesteśmy otwarci. No w kolejce z odpowiednim dystansem. Zapraszamy. Teraz przystało.
Kto pierwszy, to zapraszam. Ja mam swoją.